Moi drodzy, jak zawsze przed południem, zanim zaczniemy się modlić, w sensie zanim zjawi się między nami Pan Jezus obecny w Najświętszym Sakramencie i będziemy Go prosić o przyjście do nas, to krótkie, miejmy nadzieję, wprowadzenie do tej modlitwy. Czyli chciałbym jakoś pewien kierunek Wam pokazać i pewnego rodzaju temat, którym bardzo chciałbym, żebyśmy dzisiaj się zajęli na modlitwie. A będzie dzisiaj temat o złamanym sercu. Nie chodzi mi o złamane serce w takim powszechnym znaczeniu, jak zazwyczaj myślimy, kiedy myślimy złamane serce, to myślimy w miłości, nie? Że ktoś mnie tam po prostu porzucił albo coś się stało. To oczywiście również może być złamane serce, to jasne. Ale chodzi mi o wszelkiego rodzaju śmierci serca, o wszelkiego rodzaju martwoty, które w nas są. I to sobie tak, że tak powiem, chowam w tym takim jednym zdaniu, złamane serce. Kochani, zdajecie sobie sprawę, że Pan Jezus w trakcie swojego życia dokonał bardzo wielu cudów, to jest jasne, nie? Jak się Ewangelię czyta, czy jak ją słuchamy na mszy świętej, czy w różnych konferencjach, no co rusz prawie, że w każdym rozdziale Ewangelii jest jakieś niesamowite działanie Pana Jezusa, nie? Ale chyba wszyscy się zgodzimy, że takie najbardziej spektakularne, a przynajmniej tak się wydaje, najbardziej mocne działanie Pana Jezusa, no działo się wtedy, kiedy Pan Jezus ludzi wskrzeszał, nie? Choroby chorobami, one są oczywiście trudne i Pan Jezus, kiedy z nich wydobywał, robił wielkie, cudowne rzeczy. No ale kiedy ktoś już umarł, czyli, że tak powiem, nie ma już w ogóle opcji, nawet nie to, że na zdrowie, tylko na życie, to Pan Jezus potrafił, jak wiecie, tych ludzi wydobywać z grobu. Kochani, dla mnie ten obraz to jest przede wszystkim obraz nie tyle człowieka, który po prostu umarł i poszedł do grobu, tylko to jest obraz człowieka, który po prostu umarł za życia, nie? Bo zauważcie, że wszyscy ci ludzie wrócili potem do życia, nie? Jest czymś zupełnie innym wskrzeszenie, czy to raczej wskrzeszenia, których dokonał Pan Jezus, od Jego zmartwychwstania, nie? Pan Jezus nie wrócił po prostu do życia i potem znowu umarł, nie. Pan Jezus jakby zmartwychwstał do zupełnie nowego życia, więc to jest jakby inna rzeczywistość. Natomiast żaden człowiek, którego Pan Jezus wskrzeszał, nie zmartwychwstał, tylko On ich po prostu przywracał do życia. Swoją drogą, to musiało być trudne potem umrzeć drugi raz, nie? Nam się wydaje, że tak super w ogóle Pan Jezus ich wskrzesił, no ale oni potem mieli powtórkę z rozrywki, nie? Wszyscy ci ludzie potem po raz kolejny umarli. Może ta dziewczynka, która tam miała te 12 lat, to może już tego nie pamiętała potem, jak już umierała, nie? Ale taki Łazarz, czy ten młodzieniec Nain, no to mieli takie coś, o kurde, drugi raz, nie? No to mi się uszczęściło, nie? Dziękuję Ci, Panie Jezu. Ale nie chcemy, żebyśmy to potraktowali jako obraz, mówię, pewnego rodzaju takiej śmierci za życia, czyli takiego człowieka, który ma takie wrażenie, że umarł za życie. Chciałbym, żebyśmy się przyjrzeli trochę tym wskrzeszeniom, ale też jeszcze trochę szerzej. Dlatego, że Pismo Święte opisuje de facto 7 wskrzeszeń. Całe Pismo Święte. Można by oczywiście znaleźć jeszcze tam szczegóły takie drobniejsze, ale takich, że tak powiem, opowieści o wskrzeszeniach jest 7. Są 2 w Starym Testamencie, Eliasz i Elizeusz wskrzesili 2 osoby. Są 2 w Nowym Testamencie, potem po Panu Jezusie, Piotr i Paweł dokonali 2 wskrzeszeń. No i Pan Jezus w Ewangeliach jest opisane, są 3 wskrzeszenia, czyli łącznie mamy 7 takich przykładów. Nie będę Wam oczywiście opowiadał wszystkich 7 po kolei i tak dalej, ale trochę zahaczymy o wszystkie te 7, bo chciałbym, żebyście zobaczyli pewną logikę działania Pana Jezusa i też pewną logikę tego, jak w sobie serce wystawić na wskrzeszenie. Dlatego, że bardzo bym chciał, żebyśmy się dzisiaj pomodlili o wskrzeszenie serca. Jest tu pewnie wielu z Was, którzy macie na mniejszy bądź większy sposób obumarte serca przez różne rzeczy. Może jest tutaj ktoś, tego nie wiem, no bo nie znam Waszych wnętrz, Pan Jezus to wie, kto rzeczywiście w ogóle duchowo umarł, sercowo umarł. Może jest tu ktoś martwy zupełnie, komu tak się posypało w życiu z różnych powodów, że jest takim w ogóle nieboszczykiem chodzącym, nie? Takim, że po prostu masz wrażenie, że tam się wszystko skończyło. I bardzo bym chciał, żebyśmy dzisiaj, kiedy będziemy się modlili, to byśmy się właśnie modlili przede wszystkim dzisiaj o serce. Czyli o taki moment zmartwychwstania, albo raczej wskrzeszenia serca. Chociaż nie, w tym wypadku nawet zmartwychwstania, bo Pan Jezus nasze serce nie tylko chce przywrócić do życia, ale On chce stworzyć zupełnie nową jakość. Kochani, najpierw po kolei, najpierw zajmiemy się tymi 3 od Pana Jezusa. Najpierw chciałbym, żebyście zobaczyli pewną genezę, jakby z czego się wzięła śmierć tych serc, które Pan Jezus potem wskrzeszał. Nie wiem, czy pamiętacie, Pan Jezus w Ewangeliach są opisane 3 wskrzeszenia. Bardzo możliwe, że było ich więcej, bo są takie fragmenty w Ewangelii, gdzie jest napisane, że gdyby spisać wszystkie cuda i działania Jezusa, to by ksiąg nie starczyło, nie? Więc możliwe, że wskrzeszeń było dużo więcej.
ale trzy są zapisane. Mamy tą dziewczynkę 12-letnią, nie? Pamiętacie? Którą Pan Jezus wskrzesza przy okazji kobiety cierpiącej na krwotok. To jest taka wspólna akcja. Potem jest młodzieniec z Nain, czyli ten pogrzeb, na którym Pan Jezus spotyka tą wdowę, która idzie ze swoim synem w trakcie pogrzebu. No i potem jego przyjaciel Łazarz, nie? Brat Marty i Marii, którego Pan Jezus wskrzesza z grobu. To pierwsze wskrzeszenie, czyli ta 12-latka. Bardzo ciekawe jest w Ewangelii to, że to wskrzeszenie tej 12-latki jest wplecione w drugą historię. Jeżeli ktoś z Was kojarzy Pismo Święte, to jest tak zwana Ewangelia kanapka. Czyli zaczyna się od chlebka jednego, to jest początek historii z kobietą, która cierpiała na krwotok, potem wchodzi szyneczka. Czyli naprawdę to jest biblijny termin, w sensie opowieść kanapka. Naprawdę, nie żartuję teraz. To jest konstrukt biblijny, opowieść kanapka. Że jest jedno, potem wchodzi druga historia, która jest środkiem, a potem wraca ta pierwsza, czyli druga kanapeczka. Cheeseburger, nie? Makrojalek. To jest po prostu, wiecie, o to chodzi w tej historii. I to jest bardzo ciekawe, że Pan Jezus, znaczy ewangelista, tą historię wskrzeszenia tej dziewczynki właśnie wkłada jako kanapkę w tamtą historię. I co ciekawe, dodaje tam bardzo wiele podobnych szczegółów. Kobieta cierpi 12 lat na krwotok, dziewczynka ma 12 lat. Do tej kobiety Pan Jezus, mimo że ona jest dorosłą kobietą, mówi córko, mimo że to jest dorosła kobieta, nieznana Panu Jezusowi, to mówi do niej jak do dziecka córko. Tam mamy córkę 12-letnią. Na końcu tego wskrzeszenia tej dziewczynki, jak się okazuje, ona była strasznie głodna. Nie wiem, czy pamiętacie, to jest piękne zdanie. Jak Pan Jezus ją wskrzesza, mówi, jak ona już wstała, mówi do rodziców, dajcie jej jeść. Nie? Nie wiem, może człowiek, jak z grobu wstaje, to głodny jest. Nie, może tak jest. No, zobaczymy kiedyś, nie? To jest dla mnie pocieszająca wizja, nie? Jak z martwych staniemy, to pierwsze to co? Do stołu, nie? I będzie kanapeczka. I jak łatwo zauważyć w tej historii, jak się tylko bliżej przyjrzeć tej kobiety, ta kobieta 12-letnio cierpiąca na krwotok, nie? Ona też de facto cierpiała na głód. I teraz, o co tu chodzi, kochani? Bo chciałem wam tylko jeden szczegół pokazać. Jakby na czym polegało to pierwsze wskrzeszenie, jakby z czego Pan Jezus wskrzesił. Kochani, pewnie to słyszeliście, o tym mówiłem wiele rekolekcji. Ja bardzo kocham tę historię o tej kobiecie cierpiącej na krwotok. Jej dramat największy, tej kobiety, a ta Ewangelia trochę sugeruje, że ta kobieta i ta dziewczynka to jest jedno i to samo. To jest po prostu na dwa sposoby opisana, duchowo oczywiście, taka sama historia. Ta kobieta, która 12 lat cierpi na krwotok, wiecie o co chodzi, nie? W sensie ona tą przypadłość, którą kobiety mają, tak, przez tam zazwyczaj kilka dni w miesiącu, czasem trochę dłużej, ona ma to od 12 lat bez przerwy, nie? Drogie panie, nie trzeba wam tłumaczyć, co to znaczy, nie? Znaczy nikt z nas tego nie rozumie, z nas mężczyzn, wy wiecie, co to znaczy, nie? A szczególnie te, które nasze przeżywacie to w jakiś trudny sposób, nie? Bo to też różnie jest u was. No to wiecie, jaki to jest dyskomfort, ból, cierpienie czasami i tak dalej. Ta kobieta od 12 lat, dzień w dzień, jest w tym stanie. Co nie na tym polega jej choroba. Tylko, że kochani, jej problem nie polegał najbardziej na tym, że ona była chora fizycznie. Nie mówię, że to nie był problem, ale to nie było jej największe cierpienie. Kochani, jak pewnie wiecie, bo to może już słyszeliście, prawo żydowskie w wypadku kobiety przechodzącej swój okres było bezlitosne, tak trzeba to powiedzieć, patrząc dzisiaj. Prawo uznawało taką kobietę za nieczystą. To znaczy, że takiej kobiecie nie wolno było po pierwsze chodzić do synagogi, do świątyni, nie wolno jej się było modlić publicznie, mało tego, nie wolno jej było wchodzić w kontakt z żadnym człowiekiem. Gdyby ją ktoś dotknął, gdyby ktoś jej ciała dotknął przez uścisk ręki, przytulenie, cokolwiek, to tak samo stawał się nieczysty. I teraz pomyślcie, bo ja kocham tę historię o tej kobiecie. Ona od 12 lat nikogo nie dotykała. Nikogo. Nie wiem, czy ona miała dziecko, męża, żonę. Nie wiemy tego. Boże, męża, żonę, co ja gadam. Dziecko męża, co nie? Dziecko męża. Męża. Nie wiemy tego, co nie? Ale pomyślcie, nie daj Boże, jeżeli na przykład miała dziecko, nie? To ta kobieta od 12 lat nie dotykała swojego dziecka. Ta kobieta, jeżeli miała męża, od 12 lat nie dotykała swojego męża. Ta kobieta, wszędzie będąc publicznie, zawsze musiała być na dystans, bo wiedziała, że nie wolno jej nikogo dotknąć. Prawo żydowskie mówiło też, że nie wolno używać żadnych przedmiotów takiej kobiety w tych dniach. Czyli jeżeli ona używała, nie wiem, kubków, sztućców, nie, czegokolwiek, krzesełka, to nikt inny nie mógł z tego korzystać. Co to znaczy? Najprawdopodobniej ona w domu, w którym mieszkała, miała osobny pokój, do którego nikt nie wchodził, z którym nie miał nic wspólnego, ona tam była zamknięta, żadnego kontaktu, nie? Od 12 lat. I teraz pomyślcie, dla mnie największym dramatem tej kobiety jest właśnie to.
To jest kobieta całkowicie wyizolowana, to jest kobieta, która nie ma z nikim kontaktu, to jest kobieta, która nie zna dotyku, to jest kobieta, która nie zna czułości, nie zna bliskości. To się nazywa jednym prostym słowem, nie? To jest samotność, po prostu. Ta kobieta jest skrajnie samotna. I to było tak wielkie, ja tam lubię ten fragment, kiedy Pan Jezus ją uzdrawia, tą kobietę, nie? Zanim do tej dziewczynki pójdzie, kiedy ona go tam dotknęła, pamiętacie, tam musnęła tego płaszcza jego, nie? Pomyślała sobie, że gdybym chociaż jego płaszcza dotknęła, to też w ogóle jest geniusz kobiecy. Czy nie wiem, czy to zauważyliście. Ona została uzdrowiona przez jedyną rzecz, której nie wolno jej było zrobić, nie? Wiedziała, że nie wolno jej nikogo dotykać, no to skombinowała, kurde, jak go dotknę, to mnie uzdrowi. Nie? To jest jakiś geniusz kobiecy w ogóle. I podbiega do niego tam po prostu od tyłu, maznęła go po tym płaszczu i uciekła, nie? No tylko, że Pan Jezus poczuł, że moc wyszła od niego, nie? Natychmiast. I on w tym tłumie ją tam znalazł. I tam jest piękne słowo, jak on ją uzdrawia, to mówi: jesteś, córko, jesteś wolna od swojej dolegliwości. Tam, gdzie jest dolegliwość, to po grecku jest słowo bicz. Czyli Jezus tam de facto mówi: jesteś wolna od swojego bicza. Czyli ona w tej samotności była kimś takim, jakby po prostu nieustannie, wiecie, ktoś ją albo sama siebie jakimś biczem smagał, nie? Ci, którzy jesteście może w takich sytuacjach, nie? Gdzie was po prostu zabija jakaś samotność, gdzie was zabija to, że dla nikogo może nie jesteście ważni, że wam się wydaje, że po co w sumie istniejecie, że nie ma kogoś, kto by was otaczał właśnie czułością, bliskością, miłością, dobrocią i tak dalej, no to wiecie, co znaczy ten bicz, nie? Kochani, dlaczego o tym mówię? Bo to nie jest oczywiście opowieść o tej kobiecie, tylko o tej dziewczynce. Ta dziewczynka, takie są czasem komentarze, to jest obraz serca tej kobiety. Czyli 12 lat to serce próbowało dorastać, próbowało być kimś, próbowało znaleźć miłość, znaleźć życie, znaleźć sens i po prostu umarło z samotności. I w tej dziewczynce jakby schowana ta kobieta, te 12 lat tej samotności, że w końcu po prostu umarło z głodu. Tak było głodne miłości, tak było głodne uwagi, tak było głodne tego, żeby ktoś mnie pokochał, że w końcu umarło. I zobaczcie, pierwsze wskrzeszenie polega na tym, że Pan Jezus przychodzi do umarłego z samotności serca. Przychodzi do serca, które już jest tak wycieńczone tym, że wydaje mu się temu sercu, że ono nie ma sensu, że umarło aż od tego. I kochani, ja to widziałem kilka razy w życiu. Myślę, że spotkałem kilka takich kobiet, chyba więcej kobiet niż mężczyzn, a to nie dlatego, że kobiet jest więcej, tylko mężczyźni nie przychodzą, to dlatego, ale też kilku mężczyzn takich spotkałem, którzy naprawdę umarli z samotności, którzy będąc zazwyczaj w jakimś związku, a potem on się skończył, nie, bo nie wiem, ktoś został porzucony, albo ktoś umarł i tak dalej, i ta miłość była jakaś taka wielka, ja teraz zupełnie nie wnikam, co tam było zdrowe, co tam było niezdrowe i tak dalej, nie, bo to nie jest tak, że zawsze wszystko było super zdrowe, ale ktoś jakby umarł po prostu, serce obumarło z miłości. Mało tego, tu wam taki jeszcze jeden szczegół tylko podam, bo ja myślę, że to dla niektórych pań szczególnie może być ważne, dla panów pewnie też, ale chyba dla pań bardziej. Wiecie, co mnie zawsze najbardziej przeraża, w sensie tak mnie jakby straszną mam takie współczucie. Czasem jak spotykam taką kobietę, która była w jakimś związku, nawet nie małżeńskim, nie? Tylko takim tam powiedzmy 5-6 lat budowała jakiś związek. Wydawało się, że to jedzie tak do małżeństwa, że z tego będzie coś fajnego, związek i tak dalej. Tak się przedłużało, jakoś to się nie mogło wykręcić w małżeństwo, co nie? Ciągle nie było z jego strony jakiejś decyzji i tak dalej. I w końcu na przykład po, nie wiem, 7-8 latach takiego długiego związku, nawet po mieszkaniu razem i tak dalej, no jednak w końcu on sobie poszedł, nie? Zrezygnował i poszedł. I są takie kobiety, które tak zaangażowały swoje serce, tak zaangażowały swoje uczucia, i to było w ogóle piękne, to było dobre, w takim sensie oddały się po prostu całe, żeby dla kogoś być. I potem, kiedy ten ktoś zniknął, to one, mimo że wiedzą, że nie ma żadnych szans na powrót, bo już minęło od tego czasu, jak on sobie poszedł, kolejne 8 lat, nie? Czyli to już jest 16 lat w ogóle. Pojawiło się nawet jeszcze 15 innych facetów, ale te kobiety mają tak serca zogniskowane tam, w tym, co umarło, że nie są w stanie nawet zauważyć, że tak powiem, kogokolwiek innego, nawet gdyby chciały, to serce nie jest zdolne do tego, żeby gdzieś indziej się zaangażować. I takie serce, jeżeli sobie na to pozwoli, bo to jest karmione, nie oszukujmy się, to jest karmione, serce się tym karmi. Samo się karmi takim trupem, nie? Takim ożywianiem kogoś, kto nie żyje. W cudzysłowie nie żyje, bo poszedł, ale nie żyje, bo już nie ma tej możliwości. Ja, może wam się przyznać, spotkałem szczególnie jedną taką, ja będę ją do końca życia pamiętał. To była kobieta, która była całkowicie niezdolna do miłości już.
W sensie zakochała się w trupie, co nie? To już było chyba 10 lat po końcu tego związku. Ona ciągle była w tej miłości. Jej serce było martwe. Jak na nią patrzyłem, miałem takie przekonanie, że jest tylko jedna opcja, żeby się w tej kobiecie coś zmieniło. Musi przyjść Jezus i wskrzesić z grobu. Tego się nie zrobi terapią. Ja nie mówię, że terapie nie są ważne i potrzebne, nie? Ale jak na nią patrzyłem, na tą jedną, chyba tylko taką jedną spotkałem, miałem takie przekonanie, nikt jej nie pomoże. Ona sama sobie nie pomoże, bo sama się w ogóle zakatrupiła. Żaden człowiek do niej nie dotrze. Ja miałem wrażenie, że każde słowo, które do niej mówię, nigdzie do niej nie dotrę. Wiedziałem, że jest tylko jedno. Musi przyjść Pan Jezus, musi położyć na nią rękę i musi powiedzieć temu sercu wstań. To jest jedyna opcja. Albo on to wskrzesi, albo to będzie trupem do końca życia. Kochani, mówię o takim ekstremalnym przypadku. Pewnie oczywiście tutaj, przypuszczam, nie ma takich ekstremalnych przypadków za dużo, a mam nadzieję w ogóle żadnego, nie? Ale kochani, na drodze do tego, to tu parę osób jest, to wystarczy wasze oczy spojrzeć, nie teraz. Na drodze do tego jesteście, niektórzy jadą już tym autobusem, nie? Już jesteśmy na wycieczce, tak, tak, ja wiem, już znam etapy, znam. Nie dojechałam jeszcze, ale jadę, nie? Uwaga, kochani, to jest pierwsze wskrzeszenie, gdzie Pan Jezus przychodzi do po prostu wygłodniałego serca, które umiera z tego głodu. Dlatego Pan Jezus mówi, kiedy ona wstaje, nakarmcie ją, niech jej ktoś da kanapkę, bo ona po prostu umarła z tego braku. Druga rzecz. Mówiłem, że będzie krótko, chyba nie będzie. Wybaczcie. Mamy 7, jesteśmy przy drugiej, nie? Ale tam... No, co to było za rozczarowanie? Kto to zrobił? Nie zlokalizowałem. A ty to zawsze, Baśka. Tutaj to się nic nie spodziewam. Drugie. Ten młodzieniec z Nain. Tu dużo krócej teraz, kochani. Zobaczcie, na czym polegała śmierć młodzieńca z Nain. To jest... Bardzo piękna śmierć, jeśli tak można powiedzieć. Ja bardzo lubię tą miejscowość Nain, bo ona pokazuje, z czego umarł ten chłopak. Nain to jest taka wioska, o której nikt nie wie, gdzie jest. Kochani, jakbyście poczytali Pismo Święte, to nie ma nigdzie w Piśmie Świętym tej miejscowości, poza tym jednym fragmentem Ewangelii. Nie? To jest w ogóle dziwne, bo w Piśmie Świętym te miejscowości ciągle się powtarzają. Nie? To jest jeden rejon, zawsze to jest w kółko to same miejsca. Tej miejscowości nie ma nigdzie poza tym jednym wydarzeniem. Mało tego, jak pojedziecie do Ziemi Świętej dzisiaj, mimo że jest miejscowość Nain i was tam przewodnik zawierze, to nie jest ta miejscowość. Kochani, przyjęto ją, bo nikt nie ma pojęcia, gdzie ona jest, a gdzieś trzeba pielgrzymów wozić, więc przyjęto, że to prawdopodobnie tam, co nie? To jest tuż pod górą Tabor. Jak się jedzie na górę Tabor, są takie drogowskazy na prawą stronę i tam jest miejscowość Nain. Tam jest kościół wskrzeszenia tego chłopaka, ale każdy historyk wam powie, to tak wymyślono, bo nie było trochę pomysłu, jak to zrobić. Więc niech będzie. De facto nie wiadomo, nie? W ogóle, co to jest za miejscowość. Mało tego, ona się pięknie nazywa. Nain z hebrajskiego na polski znaczy dosłownie rozkosze. Czyli miejscowość nazywała się Rozkosze. W ogóle fajnie uważam, nie? Skąd ty jesteś, nie? Z rozkoszy, nie? Ja to zawsze kojarzę, już to mówiłem wiele razy. Ja jestem z Myszkowa. Obok Myszkowa jest taka miejscowość, która nazywa się Mysłów. Miałem koleżankę w klasie, która była z Mysłowa, nie? Zawsze jak się pytało, skąd ty jesteś? Ja jestem z Mysłowa. Nie? Więc to jest mniej więcej podobna miejscowość, nie? Zmysłowa miejscowość. Zobaczcie, Pan Jezus tego chłopaka spotyka, jak go wynoszą na noszach z tej miejscowości. Kochani, to już najstarsze komentarze o tym pisały. To jest chłopak, który zostaje wyprowadzony z rozkoszy i to z takich rozkoszy, o których nawet nikt nie wie, gdzie są, czyli takich w ogóle najlepszych na świecie rozkoszy, takich, że to ludzie tylko marzą o tym, żeby to było. Na czym to polega? To jest taka śmierć, nie masz takie wrażenie, że w twoim życiu po prostu nie ma żadnego szczęścia. Tu już nie chodzi tylko o samotność, nie? Bo to można być z kimś też, a mieć takie poczucie, że nie robię nic, co by mnie po prostu kręciło, wypełniało i tak dalej. Moje życie to jest takie, jadę pod górkę, nie ma w tym żadnej radości. No jestem w kościele, jestem z Bogiem, ale to jest takie po prostu jakbym wóz z węglem wiózł, nie? I człowiek ma takie całożyciowe doświadczenie, co to ma być to szczęście? Bóg mnie po to stworzył? Ja znam takich ludzi, którzy doświadczając różnego rodzaju nieszczęść, cierpień, trudności życiowych, mówią, dlaczego mnie Bóg nie zapytał, czy ja w ogóle chcę istnieć, nie? Bo jak moje życie ma polegać na tym, że ja tak cierpię i że to żadnej radości nie znajduję w tym życiu i ciągle po prostu jest tylko rozpacz, jakaś beznadzieja, to czemu mnie Bóg nie zapytał, czy ja, bo ja bym w ogóle nie chciał. Myślę, że znacie też ludzi, którzy mówią, ja to bym wolał, żebym się nie urodził, nie? To byłoby przynajmniej, nie bolałoby. To jest właśnie ten chłopak, którego wywieźli z rozkoszy.
Czyli żył tam kiedyś, tak został stworzony, tak został wymyślony, ale niestety musi je opuścić. Umarły w nim wszelkie radości, szczęścia, nadzieja, rozkosze, przyjemności, no wszystko co dobre, nie? I tylko nie może macie bardzo konkretnie takie coś, bo może mieliście jakąś radość w życiu i ona się może skończyła, nie? Może mieliście coś, co was strasznie po prostu cieszyło i to było, Boże, jakie to jest piękne, że to jest w moim życiu. I nie chodzi mi tylko o miłość, nie? Tylko chodzi o różne rzeczy, które robimy i się skończyły. Ja mam kilka takich rzeczy, kilka takich, na przykład, dzieł, które robiłem, kilka jakichś takich działań, które były w moim życiu i one zostały mi na przykład zabrane, nie? Ja wtedy miałem straszną rozpacz w sobie, taką, jak mnie dosłownie zabito. I myślę, że znacie takie coś, że była jakaś radość i tak sobie myślicie, kurde, no już chyba jej nigdy w życiu nie będzie, no. Nigdy więcej. Może ktoś z was, na przykład, przepraszam teraz za brutalność tych przykładów, ale może ktoś z was miał malutkie dziecko, nie? I na przykład, nie daj Boże, straciliście to dziecko jako malutkie. Nie mówię, że jak starsze, to mniejszy ból, nie? Ale jak mieliście największą radość swojego życia, nie? Radość waszych oczu, nie? I na przykład przez jakąś chorobę to dziecko umarło. To jest dokładnie, jakby ktoś się zabił i zabrał ci rozkosze, nie? Może ktoś miał jakąś inną radość największą w życiu i ona ci umarła. I wręcz tak, że mówisz, no moje serce to już nigdy nie ożyje, nie? Mówię o tym przykładzie, bo ja spotkałem wiele takich mam, które mają takie przekonanie w związku z tym, że straciły swoje dziecko, nie? Że one już myślą, nigdy nie znajdę radości w życiu. No bo jak? Jak mam żyć w radości, nie? Albo coś innego zostało ci zabrane. Ten młodzieniec to jest właśnie ktoś taki, komu zabito rozkosz, komu zabito szczęście. I on myślał, że jest w raju, a nagle się okazało, że z tego raju go wyrzucili. Trzecie wskrzeszenie Łazarza to jest zupełnie inne wskrzeszenie, do tego zaraz sobie dojdziemy, bo teraz już naprawdę będzie krócej. Kochani, dlaczego o tym tak mówię w ten sposób? Bo zaraz dojdziemy do tego Łazarza. Nie wiem, czy kiedyś zauważyliście, ja to już też pewnie w jakichś konferencjach mówiłem, może ktoś z was to słyszał. Ja kiedyś to odkryłem, że bardzo ciekawie jest ułożone w Ewangelii, że tak powiem, w jaki sposób Pan Jezus po kolei tych ludzi wskrzeszał. Zobaczcie, że te wskrzeszenia są od najłagodniejszego do najgorszego. O co mi chodzi? Chodzi mi o stadium śmierci. Nie wiem, czy pamiętacie, w jakim momencie śmierci byli ci ludzie, których Pan Jezus wskrzeszał. Pierwsza ta dziewczynka, nie? Ta 12-letnia córka Jaira. Jezus ją wskrzesił prawdopodobnie kilkanaście minut po śmierci. Ona, kiedy do niej szedł, to jeszcze żyła. Może pamiętacie, nie? Tą historię. Przychodzi ten Jair, mówi, moje dziecko jest chore, dogorywa, ale jeszcze żyje. Jest umierająca, ale żyje. Czy mógłbyś przyjść, położyć na nią rękę? Jezus mówi, chodźmy. I po drodze, jak idą, jest ta akcja z tą kobietą, co nie, trochę się przedłuża sprawa i nagle przylatują z tego domu, mówią, za późno, dziecko umarło. Czy Jezus tam doszedł prawdopodobnie, nie wiem, 10, 15, 20, 30 minut po jej śmierci? Ledwo co umarła. Sam Pan Jezus powiedział, nie krzyczcie, bo dziecko tylko śpi, nie? Mówi, zaraz obudzę. Czyli tak tuż po śmierci. To jest pierwsze. Drugie w kolejności, i tak Ewangelia to układa, drugie to jest ten chłopak z Nain. Zobaczcie, jego Pan Jezus spotkał, jak go nieśli na marach, na cmentarz, nie? Czyli pogrzeb już był. Co to znaczy? On umarł albo tego dnia rano, bo Żydzi mają taki zwyczaj, że jak ktoś umiera rano, to się zawsze grzebie tego samego dnia wieczorem. Nie czeka się następny dzień, tylko tego samego dnia wieczorem. No jeżeli umarł wieczorem, to następnego dnia go pogrzebali. Czyli on góra dzień był martwy. Czyli mamy, że tak powiem, dobę. Co nie? Dobę i z pogrzebu. Nie? Niosą go właśnie po naszemu na cmentarz. No jak pamiętacie Łazarza, ten to już tam tak zmarł, że leżał od kilku dni w grobie, nie? Jak sympatycznie o nim powiedziała jego siostra, panie, on już cuchnie, nie? Nie wiem, czy wiecie, to może tak głupia dygresja, ale w Krakowie, w klasztorze, jak żeśmy tam mieszkali jako studenci jeszcze, zawsze w środę wieczorem, bo tam był taki stały jadłospis, teraz chyba już lepiej, ale był taki stały jadłospis, że co tydzień się powtarzały wszystkie potrawy, nie? Po roku miałeś dość. Gdzieś dokładnie, co będzie którego dnia. Zawsze w środę wieczorem była makrela, co nie? Na kolację. I zawsze jak się jakiegoś brata pytało, ty co dzisiaj jest na kolację? Łazarz. Czemu? Bo już tam trzy dni leży i cuchnie, nie? Więc Łazarz już tam od trzech dni, tam czy czterech nawet, leżał w tym grobie, no zaczął się po prostu rozkładać, co nie? Skoro cuchnie, to znaczy, że jego ciało zaczęło gnić. Czyli zobaczcie, że Pan Jezus każde kolejne wskrzeszenie dokonuje z coraz głębszego etapu śmierci, nie? Tuż po śmierci, z pogrzebu, z rozkładającego się grobu. Jeden z ojców Kościoła napisał, że Pan Jezus się rozgrzewał, co nie? Że jakby tak coraz więcej nabierał mocy, jak z głębiej wyciągnąć człowieka. Już pod koniec właśnie jak Łazarza. Łazarz to jest tuż przed jego śmiercią, to jest
tuż przed Wielkim Tygodniem. Pan Jezus już jest cały po prostu naładowany miłością i może gość to nawet wyciągnąć, który się rozkłada z grobu, nie? A koniec, to nie jest żart, bo to jest w ogóle bardzo piękna teologiczna myśl. Na czym ona polega? O tym napisał kiedyś święty Augustyn. On mówi tak. Są trzy rodzaje umarłych na świecie. Tych takich za życia. I koniec, tutaj na tej sali są trzy rodzaje umarłych. Jedni umarli, to jest prawdopodobnie większość z nas. To jest ta dziewczynka z Nain. Czyli tacy tuż po śmierci. Co to znaczy? Że trochę rzeczy ci umarło w życiu. Nie ma tragedii, nie ma dramatu, nie ma totalnej katastrofy, ale masz takie rejony, masz takie miejsca, gdzie mówisz, no tutaj to już nie mam siły, tutaj to już nie wstanę, tutaj to już sobie nie poradzę. To nie jest może największy problem życiowy, no ale tutaj to mi się chyba nie udało. Czyli takie miejsca, gdzie coś ci nie działa, coś ci umarło, gdzie śpisz trochę życiowo, nie? To jest to, co Pan Jezus mówi, że ona nie umarła, tylko śpi. Tak, czasem tak mówimy o ludziach, nie? Tak mówimy, że obudź się, nie? Zacznij wreszcie żyć, obudź się. To jest dokładnie to, że tak żyjemy, tak. Czyli takie śmierci, takie łagodne, jeśli to można tak nazwać. Augustyn mówi, jest też druga grupa ludzi, ona jest dużo mniejsza. W tej sali pewnie jest parę takich osób. To jest ten młodzieniec. Co to jest? No, że już cię niosą na cmentarz, nie? Czyli to jest taka śmierć, gdzie człowiek sobie mówi, ja tu już tak żyję, żeby dojechać, nie? Może to głupio mówić. Ja bardzo często od mojej mamy słyszałem takie zdanie. Moja mama, jak tam różne rzeczy się jej posypały w życiu, to często mówiła takie zdanie, synku, ja to już tak jadę, żeby dojechać. Tak. Nie, to jest takie, że jakby żyjemy, ale tak, no, tam byle się już po prostu skończyło. Czyli takie, że człowiek już nie ma nadziei. No nie zabije się, nie? Nie popełnię samobójstwa, ale to tak jadę, tak, no, tam kiedyś się skończy, umrę. Czyli to jest takie życie zombie, takie życie, które nie ma już nadziei, które po prostu próbuje dotrwać do końca. I mówi Augustyn, jest trzecia grupa, najmniejsza, ale jest. Mam nadzieję, że nikogo takiego tu nie ma, ale może ktoś tu taki jest. To po prostu śmierdzi i się rozkłada. Czyli w takim sensie tak cię życie już przejechało, tak cię ludzie skrzywdzili, tak sam się skrzywdziłeś, tak ci, nie wiem, grzechy ci to zrobiły, że masz wrażenie, że nie tylko nie żyjesz, tylko że jesteś w ogóle odrażający dla ludzi. Że myślisz sobie, jakby ktoś wiedział, co się we mnie dzieje, kim ja jestem, to by się ludzie po prostu pożygali na mój widok. Ja znam takich ludzi trochę. Myślę, że sam miałem taki okres, kiedy byłem w takim etapie. Kiedy myślałem, że jestem po prostu śmierdzącą, cuchnącą, gnijącą osobą i lepiej, żeby nikt się do tego nie zbliżał, bo to się tylko nabawi zapachu niedobrego, nie? To jest takie krańcowe stadium śmierci takiej duchowej. Takie stadium, gdzie człowiek po prostu naprawdę grzechem jest tak przeżarty, że już mówi, to już nie chodzi tylko o mnie, tylko ja nie chcę po prostu innym krzywdy robić, bo jak mnie spotkają, to się zarażą, nie? Tym, co ja mam. I teraz zobaczcie. Każdą z tych osób Pan Jezus bez najmniejszego wysiłku podnosi. Do tej pierwszej, czyli do większości z was, podchodzi, wziął ją za rękę, kocham to zdanie, pamiętacie je, nie? Talita kum. To nam przetłumaczyli jako dziewczynko, mówię ci, wstań. To talita to jest aramejskie słowo. Mówią ci, którzy się znają na językach, że nie da się tego przetłumaczyć na polski, bo nie mamy po polsku takiego odpowiednika słowa dziewczynka, bo tam nie jest dziewczynka. To jest drobniejsze niż dziewczynka. Dziewczynka to jest inne słowo po aramejsku, tylko my nie mamy drobniejszego. No można by oczywiście kombinować, nie? Dziewuszka, dziewczyneczka, no nie wiem, cokolwiek, nie? Ale tam jest po prostu najbardziej czułe aramejskie słowo, które można powiedzieć względem kobiety, dziecka, osoby żeńskiej będącej kochaną, co nie? Czy jest po prostu, podchodzi z całą czułością do niej i mówi, dziewczyneczko, wstawaj. I zobaczcie, w tych zawsze opisach jest, natychmiast wstała. Nie tak, że musiał ją tam, jak mnie to by musiał, kurde, z tego łóżka tam ciągnąć ze 2 tygodnie, nie, żebym wstał. Nie, natychmiast wstała i zaczęła chodzić, nie? Czyli to co znaczy? Ona natychmiast żyje. Nie tak, że czekaj, to sobie usiądę trochę najpierw, nogi trochę rozprostuję, bo mi się zakwasy po śmierci zrobiły, nie? Nie, natychmiast wstaje, zaczyna chodzić i tylko Jezus mówi, dajcie jej w końcu kanapkę, co? Bo to dziecko głodne jest. Do tego młodzieńca mówi, młodzieńcze, mówię ci, wstań. To zauważcie, to jest bardzo ciekawe. Napisane jest, i on usiadł. Tu się niektórzy śmieją, że to jest jedyny człowiek, który nie posłuchał Pana Jezusa w Ewangelii, nie? No bo dostał prosty rozkaz. Młodzieńcze, mówię ci, wstań. A on usiadł. Co to znaczy? Augustyn pisze,
że człowiek po takiej poważnej duchowej śmierci rzeczywiście potrzebuje trochę rekonwalescencji, nie? Że nie może tak jak ta dziewczynka po prostu wyszczelić na tym, tylko rzeczywiście najpierw potrzebuje trochę usiąść, potrzebuje trochę się ogarnąć, nie? Jakby duchowo. Musi naprawić sobie pewne rzeczy. Jest pewien proces, nie? Ale Jezus go po prostu jednym dotykiem przywraca do życia. I to trzecie, to bardzo to kocham. Ja uwielbiam tę scenę. Pamiętacie, że Pan Jezus do tego grobu podszedł, nie Łazarza, zapytał tam, gdzie go położono, siostra mówi, no tam ten kamień tu jest, on tam leży. Jezus mówi, odsuńcie kamień. On mówi, Panie, ale on tam już cuchnie, nie? Powiedziałem ci, odsuńcie. Odsunęli ten kamień. I tam Jezus zawołał donośnym głosem. Już nie mówi, chłopczyku, wstań, tak jak przy tej dziewczynce. Nie, Jezus tam pokazuje pełnię swojej mocy, nie? Jezus donośnym głosem, czyli jak władca, krzyczy, Łazarzu, wyjdź na zewnątrz. Ja się zastanawiałem, dlaczego on tam krzyczy. Jezus nawet nie to, że tam powiedział to donośnym głosem, ale że Jezus krzyczał w ogóle tam. Jest po grecku, że Jezus zakrzyknął. Kochani, jeżeli byliście kiedyś w Ziemi Świętej, byliście przy grobie Łazarza, to natychmiast będziecie wiedzieć czemu. Grób Łazarza był 2 piętra pod ziemią. To jest tak, że trzeba wejść przez takie drzwi, trzeba zejść z klatką schodową 2 piętra i 2 piętra pod ziemią jest grób. Tak wtedy chowano. Były takie wydrążone w skale takie pomieszczenia, tylko one były w dół. Jezus musiał krzyknąć, bo chłop by nie usłyszał 2 piętra niżej. I co jest najpiękniejsze? Jak on wyszedł na zewnątrz, to Jezus mówi, rozwiążcie go i zdejmijcie mu chustę. Nie? Co to znaczyło? Wtedy jak ludzi grzebano, no to tak, kojarzycie na pewno całą Toriński, nie? No to zawiązywano tak w takie prześcieradła, czyli taka mumia była, nie? Zawiązana i kładło się na twarz chustę. Czyli cały człowiek był niewidoczny, co nie? Tylko, czy jak wy to słyszycie, to sobie wyobrażacie, co się musiało stać, bo to jest przepiękne. Zobaczcie, on tam leżał 2 piętra pod ziemią, nie? Zawinięty przez prześcieradła z chustą na twarzy. No i nagle usłyszał, mogę pomyślcie sobie, jesteście w głowie Łazarza, nie? Umarliście. No wiem, no trudno sobie wyobrazić, nie? Ale leżę w grobie, nie? Kurde, długo tak tu będę leżał. Kurde, robak mnie je. Weź, nie? Nie jedz mnie. I nagle słyszysz głos. Kryśka! Wychodź! I teraz zobaczcie. Jest to jakaś Krysia? Jest to jakaś Krysia? Nie ma. No bo się nie przyznaje. Nie, bo widziałem takie niektóre zaniepokojone oczy takie. Co mnie wołasz? Kryśka wyłaź na zewnątrz. Teraz zobaczcie, rozwiązali go dopiero na górze. Co to znaczy? On 2 piętra wytarabanił się, zawiązany w toto, nie? Z chustą na twarzy, nie? Czyli przypuszczam, że w ogóle wywalił się ze 2 razy po drodze, nie? Poleciał na ten, wstał do góry. I na górze go dopiero rozwiązali i zdjęli mu tą chustę. Co to znaczy? To jest bardzo piękny obraz. Zobaczcie, człowiek może być tak spętany złem, grzechem, krzywdą, cierpieniem. Jest tak, że w ogóle twarzy już nie ma, nie? On się mówi, mnie nie ma, jestem, w ogóle nie istnieje. I Jezus, zobaczcie, ma taką moc, że potrafi to spętanie do góry podnieść, że człowiek w tym spętaniu w ogóle się podnosi i potrafi wyjść 2 piętra do góry. I tam go dopiero rozwiązali, no i zaczął żyć, nie? Kochani, będziemy się dzisiaj o to modlić. Czy jesteś w pierwszym stadiu, czy jesteś w drugim stadiu, czy jesteś w trzecim stadiu? Czyli czy trochę umarłeś, czy umarłeś, że cię już wiozą na cmentarz? Czy może po prostu tu leżysz i cukniesz i zrobi się wokół ciebie taka przestrzeń? Jezus do każdego z was, bez względu na to, w jakim jesteś stadium, może przyjść. Będzie chciał przyjść. I powiedzieć, dziewczynko, mówię ci wstań. Młodzieńcze, mówię ci wstań. Łazarzu, wyjdź na zewnątrz. Ale to jeszcze nie koniec. Gdzie to się dzieje? Wracamy do Starego Testamentu. Krótko. Mamy w Starym Testamencie opisane 2 wskrzeszenia. Eliasz wskrzesił syna wdowy z Sarepty i potem Elizeusz wskrzesił również syna pewnej wdowy. Niektórzy w ogóle mówią, bo te historie są bardzo podobne. Są po prostu jak kalki. Różnią się szczegóły co do miejsca, gdzie to było, ale historia w sensie relacji matka-dziecko i tak dalej są takie same. Niektórzy mówią, że to jest w ogóle ta sama historia, tylko została powiedziana 2 razy. To jest to samo źródło, co nie? Jest bardzo ciekawy sposób, w jaki to zostało zrobione. Ja wam przeczytam fragment, bo Biblia to pięknie opisuje, a nie chciałbym tego popsuć. Przeczytam wam ten fragment z Elizeusza, czyli ten drugi, bo najpierw Elias wskrzesił tego chłopaka. Elizeusz to zrobił w następujący sposób. To jest tak, że chłopak, syn pewnej kobiety, wyszedł na pole
i zaczął krzyczeć: moja głowa i umarł. Miał pewnie udar, coś podobnego, wylew krwi do mózgu, coś takiego się stało. I z tego pola go zabrała mama, nic nie mówiąc w ogóle swojemu mężowi, co ciekawe. To jest w ogóle bardzo ciekawa relacja tej mamy z tym mężem. Zabrała tego chłopaka do pokoju, gdzie mieszkał Elizeusz, kiedy ją odwiedzał, bo ona go znała. Miał taki pokoik u niej jakby przygotowany, że jak mu odwiedzał, to mógł u niej być. Na górze, na piętrze. Wzięła tego chłopaka, zaniosła go do tego pokoju, położyła go na łóżko Elizeusza i go zamknęła. I poleciała do Elizeusza. No i powiedziała mu, że ten syn umarł, czy on mógłby coś zrobić, nie? Elizeusz nawet chciał wysłać swojego sługę, ale ona tam się rozpłakała i powiedziała, że nie masz przyjść ty. I on tam przyszedł. I posłuchajcie. Wszedł, zamknął drzwi za sobą i modlił się do Pana. Następnie wszedł na łóżko, rozciągnął się na dziecku, położył twarz swoją na jego twarzy, oczy swoje na jego oczach i dłonie swoje na jego dłoniach. I pochylony nad nim pozostawał tak, aż rozgrzało się ciało chłopca. Znowu chodził po pokoju i po domu tam i z powrotem, wchodził z powrotem na łóżko i pochylał się nad nim. Twarz na jego twarzy, oczy na jego oczach, dłonie na jego dłoniach. Wtedy chłopiec ziewnął 7 razy i wstał. Jak zobaczycie, wskrzeszenie, którego dokonał Eliasz, jest troszeczkę krócej opisane, ale tak samo jest. Chłopak leżał u niego na łóżku w jego pokoju, u Eliasza, i Eliasz również przytulił się do niego, rozgrzał go i chłopak wstał. Kochani, oczywiście Eliasz i Elizeusz to nie jest Pan Bóg, nie? To jest jasne, nie? Ale oni są obrazem, bo jeszcze nie było wtedy Pana Jezusa. Pan Jezus jeszcze nie przyszedł. To, co jest w Starym Testamencie, jest zawsze zapowiedzią tego, co będzie robił Pan Jezus. Więc oni są obrazem działania Boga. Jak Bóg wskrzesza? Bóg wskrzesza, przykładając twarz do twojej twarzy, oko do twojego oka, dłonie do twoich dłoni. Czyli pomyślcie, ja wiem, że my się prawdopodobnie w ogóle, ja jak to czytam, a może jak pierwszy raz to czytałem, czułem się trochę niekomfortowo, nie? No leży chłopiec, tak, na łóżku, jak dorosły chłop, kładzie się na nim, dłoń przy dłoni, twarz przy twarzy, oko przy oku, co nie? I oczywiście to my jesteśmy popsuci przez pewne złe myślenie i od razu sobie myślimy o jakichś złych rzeczach, nie? A to chodzi o coś innego. Zobaczcie, on wchodzi z nim, jest sam na sam z nim w pokoju, zamyka się, nie pozwala, żeby matka przy tym była i wchodzi z nim w taką bliskość, gdzie wiecie, to są dłonie, oczy, twarz, no to są bardzo intymne rzeczy, nie? No, poczulibyście się bardzo nieswojo, gdyby nagle ktoś się do was zbliżył twarzą w twarz i tak by przy was siedział, nie? Albo na przykład siedzicie obok obcej osoby i nagle czujecie, za rączkę was ktoś chwycił, nie? Tam jest mój mąż. Ja. Ewentualnie mężu. To jest ogromna bliskość. Kochani, uwaga. Jeżeli chcecie, żeby wam się serce ożywiło, nie szukajcie niewiarygodnych spotkań modlitewnych, charyzmatycznych pod tytułem Weekend pełen łaski. Nie szukajcie niesamowitych gości jak ksiądz Boszobora, który podobno wskrzesił 15 osób. Może tak, w ogóle ja nie twierdzę, że nie. I nie chodzi mi o to, że to są złe spotkania z ludźmi i tak dalej. Nie, kochani. Tutaj doznacie wskrzeszenia, jak się spotkacie z Bogiem twarzą w twarz, oko w oko, dłoń w dłoń. To się może stać na modlitwie, która będzie za chwileczkę. To się może stać na różańcu. To się może stać na nocnej adoracji. A to się tu bardzo często dzieje, na nocnej adoracji. Naprawdę. To się może stać, jak będziesz w pokoju, no chyba, że mieszkasz tam z 17 chłopakami. Ale jak akurat wyjdą, zostajesz sam w pokoju i jesteś sam na sam z Bogiem. Kochani, my mamy taką tendencję, nie? Że żeby się dokonało coś cudownego, żeby się dokonało coś wielkiego, to potrzeba tych wydarzeń. Uwaga, nie chodzi o to, że te wydarzenia są złe. Mam nadzieję, że rozumiecie. Mnie nie o to chodzi. Tylko to nie one są nośnikiem tego. Jakbym pojechał na takie spotkanie z takim gościem, to może, bo on ma dar uzdrawiania, to by mnie uzdrowiło. I w ogóle chwała Bogu, że ktoś gdzieś posługuje takim charyzmatem. Nic do tego nie mam i warto tam jeździć, to jest jasne. Ale kochani, to nie w tym jest ta moc. Tutaj będzie za momencik Pan Jezus na ołtarzu.
I albo ty tutaj, gdziekolwiek będziesz na tej sali stać, spotkasz się z Nim twarzą w twarz, oko w oko, dłoń w dłoń. Będzie taki moment, kiedy was zaprosimy, jak to ktoś tylko będzie chciał, żeby podejść do Najświętszego Sakramentu i żeby położyć dłoń na monstrancję. Ja wiem, że to jest tylko monstrancja, to jest tylko symbol, to jest jasne. Nie tak, że ubóstwiamy jakiś kawałek metalu, nie? Ale to jest dokładnie to, gdzie twoja dłoń w twoim wnętrzu będzie chciała być z dłonią Boga. To jest bardzo ciekawe. Tą dziewczynkę Pan Jezus też uzdrowił w tym pokoju na górze. Tam co prawda wziął ze sobą Piotra i tego Jana i Jakuba i mamę i tatę, nie? Tego dziecka. Oni byli przy tym. W tych starych wskrzeszeniach zawsze to jest w osobnym pokoju. Bóg tam jakby sugeruje, musisz poszukać czegoś takiego ze mną. Nie tak, że jak zrobisz dla mnie coś specjalnego, bo pojedziesz w specjalne miejsce, bo spotkasz specjalną osobę, albo odmówisz specjalną modlitwę. Nie. Twarz w twarz, oko w oko, dłoń w dłoń. Wtedy uwaga, rozgrzeje ci się to, co jest zimne. Zobaczcie, jaki jest trup. No zimny. Może ktoś wam kiedyś umarł, nie? Mnie to zawsze strasznie zaskakuje, naprawdę. Jak dotykam ciała zmarłego. Ta zimność jest chyba najbardziej taka, jakby nagle się czujesz zupełnie tego kogoś tam nie ma. I zobaczcie, to, co umarło, to, czego tam nie ma, on rozgrzewa. Nagle w tej zimności pojawia się ogień i to wszystko zaczyna żyć. Czasem ludzie, którzy doświadczają przyjścia Pana Boga, dosłownie doświadczają ognia w sobie. Mówią, że czują ogromne ciepło. To jest tylko oczywiście uczucie, to jest tylko emocja. Proszę tego nie utożsamiać z Panem Bogiem. Ale on się również posługuje takimi znakami. I człowiek nagle czuje, Boże, jakby mi po prostu ciało zapłonęło. To jest to, bo po prostu on jest ogniem pożerającym. To się dzieje oko w oko, twarz w twarz, dłoń w dłoń. Siedź tu, przychodź tu, bądź na wielbieniu, bądź na mszy, bądź na adoracji, bądź na różańcu. Do domu wrócisz. Siadaj w pokoju, twarz w twarz, oko w oko, dłoń w dłoń. Jeżeli ci serce umarło albo umiera, on ci je tam ożywi. Dwie rzeczy jeszcze. Macie jeszcze siłę? Mogę jeszcze chwilę? Nie, bo musimy się modlić zaraz. Ale jeszcze dwie rzeczy chciałem wam bardzo powiedzieć. Są jeszcze dwa przygotowania, które można robić nieustannie, które są, jak to nazwać, jak wy to, drogie panie, nazywacie? Jak robicie te tam make-upy, nie? Podkład, tak? O, ja tego nie jarzę, nie? Żeby zrobić ten, to trzeba najpierw podkład zrobić jakiś, nie? No macie takie coś, nie? Dobrze myślę, tak? No, smarujecie czymś tam tą gębę i potem dopiero tam czymś ten, nie? Proszę? Baza? Baza. Ja codziennie, jak się budzę, dziękuję Bogu, że jestem mężczyzną. Codziennie. Naprawdę. No więc uwaga, są dwie bazy. I są, proszę? Serum. Serum to już mi się kojarzy z Harry Potterem, wiesz? Są dwie bazy, albo inaczej dwa podkłady, które gwarantują, że jak to nałożysz, to, że tak powiem, łatwo będzie Bogu cię wskrzesić. I to jest, kochani, coś, co warto robić w życiu cały czas, bo na przykład nawet jeżeli teraz jest, nie jesteś w śmierci, nie, jest okej. Okay. Ale może tak się zdarzyć, że nie wiem, za 5 lat na przykład coś się sypnie. I właśnie albo jakąś rozkosz ci zabiorą i ci umrze, albo jakaś samotność się pojawi. To uwaga, żeby się przygotować do wskrzeszenia. Ja wiem, że to może głupio brzmi, ale możesz ułatwić Panu Bogu wskrzeszenie. I to bardzo pięknie pokazują dwa wskrzeszenia w Nowym Testamencie. Jakby są takie dwie rzeczywistości, które sprawiają, że Bogu jest dużo łatwiej to zrobić, że nie zapadniesz się za bardzo w śmierć. Pierwsze, nie wiem, czy pamiętacie, jak święty Paweł, to jest moje ulubione, wodza przypuszczam też, bo to jest kaznodziejskie wskrzeszenie. Święty Paweł w trakcie swojej misji dotarł do jakiejś tam miejscowości, wybaczcie, nie pamiętam już, gdzie to było, gdzie spotkał, to się nauczał w takim mieszkaniu, to było na 3. piętrze, wielka sala wieczorem, rozświetlona było mnóstwo ogni, pochodni, jakichś świec, bardzo dużo się zrobiło. Jakiś chłopak Eutych, bodajże się chyba nazywał, usiadł na parapecie, co nie? Mówią komentatorzy, że usiadł pewnie, bo było mu strasznie duszno w środku, bo było po prostu gorąco, paliły się te właśnie lampy, był dym ze świec i tak dalej. Usiadł se w oknie, żeby był przewiew, co nie? I w trakcie kazania Paweł podobno głosił do późnej nocy, czyli długo gadał, taki szóstak, nie? I ten usnął w trakcie tego. To jest bardzo ważna dla nas kaznodziejów, jakby fragment Pisma Świętego, bo skoro nawet na kazaniach świętego Pawła spali, to każdy kaznodzieja się czuje, okej, nie jest tak źle ze mną, nie. Nawet Paweł tak miał. Mało tego, Paweł był śmiertelny w skutkach swojego kaznodziejstwa. Chłopak usnął i spadł z tego 3. piętra. To są dzieje apostolskie.
wypadł z tego okna i zabił się. Można powiedzieć, że Paweł kazaniem zabił chłopaka. No tak. Uśpił go na śmierć. Nie? A propos, dygresja tylko, słuchajcie. A to jest autentyk, teraz nie ściemniam. Miałem rekolekcję 4 lata temu chyba? 4 chyba lata temu. Czekajcie, Birmingham? Chyba Birmingham, jeżeli dobrze pamiętam. Taki poprotestancki kościół, w sensie katolicki, nie? Ale kiedyś był protestancki. Z takim, wiecie, są takie chóry, nie? Po bokach oni mają takie galerie. I z tyłu był taki wielki balkon, słuchajcie, na wysokości tego sufitu. Od podłogi do balkonu był jak do tego sufitu, co nie? I słuchajcie, siedział chłopak. Tam była taka barierka była, co nie? Gość koło 30. Gadam konferencję, nie? Była msza i potem konferencja. Gadam konferencję, jestem mniej więcej w 3/4 konferencji. Świetna konferencja, żeby to było jasne. Sam czuję, że mnie niesie. Nagle ryb! Słuchajcie, chłopak spadł z tego chóru w kościele i spadł centralnie na głowę, na posadzkę z wysokości tego dachu. Tego sufitu w sensie. Kani, jak oczywiście Szóstak zawsze ma, przesadza wszystko. Teraz naprawdę mówię 1:1. Ja jak to, ja go tylko kątem oka zobaczyłem, bo to było po prawej stronie, ja go tylko zobaczyłem, jak już leciał. I po prostu rypnął z tego. Oczywiście wiecie, przerażenie w kościele, pisk jakiś tam ludzi, wiesz, kobiet, które po prostu się drą. Ja też mówię, ja pierdzielę, chłop mi się zabił. Co nie? Oczywiście przerwałem, natychmiast tam pobiegłem. Chłopak tam leży, na plecach, co nie? Na tym. Taki... Mówi, co się stało? Ja mówię, spadłeś z chóru. O kurde! Wstał? Okej. Nic mu się nie stało. Żeby było jasne, żeśmy potem karetkę oczywiście wezwali, że nie tak, że tam, żeby go zbadali, co nie? Nic mu się nie stało. Siniaka chłopak nie miał. No mówię, że nic, tak? Słuchajcie, jestem jak święty Paweł. Na szczęście Bóg mnie nie wystawił na próbę wskrzeszania, nie? Ale ja po prostu omijam ten etap, ja od razu przechodzę do życia, wiecie, nie? Słuchajcie, Paweł tam zbiegł, przytulił tego chłopaka, znowu, ciało, dokładnie jak w Starym Testamencie. Wziął go w ramiona, napisane, wziął go na ręce i w ramiona, chłopak ożył, nie? Zobaczcie, to jest bardzo piękne, o tym piszą ojcowie Kościoła. Co go przygotowało na to wskrzeszenie? Słuchanie Słowa Bożego. Jeżeli będziesz się karmić w życiu Słowem Bożym, będziesz karmić się Ewangelią, będziesz ją czytać dzień w dzień, to twoje serce nigdy definitywnie nie umrze. To Słowo będzie cię ożywiać. Jak się zdarzą momenty, że twoje serce będzie szło drogą śmierci, twoje serce wydobędzie ci słowa ożywcze, które znasz ze Słowa Bożego, które będą cię przywracały do życia. Kochani, jeżeli chcecie się przygotować na wskrzeszenie, w sensie, bo coś się może wydarzyć w życiu i chcecie być gotowi na to, że to przetrwacie, karmcie się Słowem Bożym. Paweł jak go wskrzesił, stwierdził, kurde, dobrze idzie, wrócił, do rana głosił. Naprawdę, miałem nadzieję, że do rana głosił. On mówi, no bo nawet będę umierać, to będę wskrzeszał, nie? Jedziemy, nie? To jest dokładnie to. On wiedział, że moc Słowa Bożego, tego, że on głosi, on to słowo uratuje każdego. Proste pytanie zadacie dzisiaj. Żyjecie codziennie Słowem Bożym? Codziennie je czytacie? Codziennie się nim karmicie? Codziennie je rozważacie? To dlatego, jak potem przyjdzie krach, to wam serce umrze, bo ono nie jest nakarmione. Ono nie ma się czym ożywiać. Druga rzecz. Piotr. To jest ostatnia rzecz już, kochani. Piotr. Piotr też ma jedno wskrzeszenie, też bardzo piękne. Piotr był kiedyś w Jafie, znaczy nie, był w miejscowości obok, a w Jafie żyła kobieta, która była krawcową. Miała na imię Gazela. Nazywała się Tabita, to znaczy po polsku Gazela. I umarła. Polecieli po Piotra do miejscowości obok, żeby coś może pomógł, nie? Umarła, nie? Piotr jeszcze nigdy nikogo nie wskrzesił. Piotr tam przyszedł, to samo co w Starym Testamencie. Wszedł do niej do pokoju, zamknął się sam z nią w tym pokoju, modlił się nad nią i wstała. I zaczęła żyć. Co ją przygotowało na to wskrzeszenie? Jest bardzo piękna scena chwilę wcześniej, kiedy przychodzą do Piotra kobiety, które żyły razem z tą kobietą w jednym mieście.
przynoszą mu takie płaszcze i chitony, czyli ubrania, które ta kobieta szyła, i mówią: zobacz, ona była tu krawcową, takie nam cudowne szyła ubranie, w ogóle była taka dobra i bardzo ją kochaliśmy. Mało tego. Tam, gdzie one przynoszą płaszcze, nie wiem, czy wiecie, po hebrajsku słowo płaszcz to jest to samo słowo, co słowo chwała. Jak czytacie na przykład, nie wiem, w Starym Testamencie są psalmy, jest napisane, że Bóg jest otoczony płaszczem chwały, a tam de facto po hebrajsku jest, że jest otoczony płaszczem. Bo płaszcz i chwała to jest to samo, tylko żeby nam wytłumaczyć po polsku, no to napisali płaszczem chwały, nie? Ale to jest samo słowo. Jak komuś zakładasz płaszcz, to po hebrajsku zakładasz mu też chwałę. I to jest taki moment, ja o nim często mówię w konferencjach do kobiet, gdzie człowiek powinien być kimś, kto innych otacza chwałą. Co to znaczy? No, że jak z kimś jesteś, jak z kimś rozmawiasz, jak funkcjonujesz, no to jesteś pełen miłości. Jak ktoś wychodzi od ciebie i mówi: kurde, ale mi dobrze być z tym kimś. Wiesz, to przygotowuje twoje serce na wskrzeszenie? Dobroć. Staraj się robić jak najwięcej dobra, jak najwięcej miłości w życiu. Ale ja muszę mieć kogoś jednego, kogo ja kocham. Nie. Tych, których masz, tych, których spotykasz, panią w sklepie, kogoś w autobusie, człowieka od kawy na weekendzie, nie? Na przykład widzisz mnie, zawsze mnie puszczasz pierwszego do kawy. Bo widzisz, przecież on umrze bez kofeiny. Będę dobry dla niego, nie? Czy była taka pani jedna, która mnie puściła tego? Masz zagwarantowane szybkie wskrzeszenie. Bądź dobry, bądź dobra. Kochani, dobro w sercu sprawia, że zło nie może tego serca zagryźć. Te dwa wskrzeszenia, Piotra i Pawła, one pokazują, że są takie dwie bazy, dwa podkłady, które jak je robisz w życiu, to nie dopuścisz do śmierci. A nawet jeżeli się wydarzy coś, co będzie cię zabijać, to cię szybko Pan Jezus wskrzesi, bo ma na czym. Bo ma już zbudowaną bazę do tego. I tym jest właśnie karmienie się Słowem Bożym i tym jest dobroć. Czyli tym, że starasz się jak najwięcej dobra robić w życiu. Kochani, już lądując. Dzisiaj modlimy się, przynajmniej przed południem. Potem nam Tomek powie drugą konferencję po południu, więc pojedziemy w następną stronę. Przed południem modlimy się o serca. Wy wiecie, gdzie to macie. Wiecie, gdzie te serca są martwe, wiecie, gdzie one są puste. Wiecie, gdzie im zabrano szczęście, wiecie, gdzie są umierające, wiecie, gdzie są cuchnące. O te serca będziemy się dzisiaj modlić. Amen.